Witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny dzień, kolejny odcinek z Kwadratowej Masakry i dzisiaj zrobię coś specjalnego, ponieważ wydamy 50 bloków diamentów, te 13 sobie zostawię, bo to jest bardzo ważne. 50 bloków diamentów wydamy na gry hazardowe? Nie róbcie tego w domu, ale jest otwarty drop u chłopaków. Mam nadzieję, że się zmutowałem, tak, bo oni są. I zobaczcie, dlaczego 50, mam 48 w kieszeni, zobaczcie, co mi tu Nexe zostawił. Nexe w zamian za Shibę zostawił mi tak. Dzięki przyjacielu za wspaniały prezent. Ja niestety nie posiadam takiej umiejętności, ale mam nadzieję, że i tak się podoba serduszko. Dziękuję ci bardzo, Nexe. I teraz tak, czekajcie, gdzie mam Kilof? Chyba go zostawiłem tu w tej skrzynce, bo robię tutaj bardzo ważną rzecz z wieśniakami. Więc wezmę sobie ten Kilof i wykopię sobie z tego dwa diamenty, Nexe, dziękuję ci serdecznie, właśnie dwa bloki. I mamy równe 50, czyli 50 razy 9 to jest 450 diamentów. Dobrze liczę? Jeżeli źle, to jestem botem. I zaraz tam polecimy, tam już chłopaki są. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie wydaję mnóstwo diamentów, a niedługo ten sklep ruszy, więc zaufajcie mi, że tych diamentów będę miał możliwe, że więcej od Nitasiego, ponieważ już w tych wieśniakach, tam jest parę tych wieśniaków jeszcze, mam bardzo... Ty, nie spadaj tutaj, mordo. Idź stąd. Dobra, poszedł. Dobra, nie wiem jak tego zabudować. To jest cep. Czemu cep? Bo musiałem szybko jakieś imię wymyślić dla zombie villagera, ponieważ rozmnażam wieśniaki, ale był akurat zombie villager, więc sobie też przemieniłem go. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny za to. I z itemków dzisiaj, które wylutujemy w maszynie losującej, zrobimy prezenty innym masakrowiczom oraz możemy no troszeczkę tego sprzętu zostawić sobie w sklepie. Mam nadzieję, że będzie dobry ten sprzęt. Dlatego zaczynamy. Idę do chłopaków. O, witam, już jestem. No witam, siema, witam. Siema. Czy jesteście gotowi na otwieranie boksów za 50 bloków? Ja z chęcią posłucham, co tam będziesz zdobywał. Okej, okay. Dobra, a powiedz mi, mogę wrzucić parę naraz czy po jednym? Nie, no możesz wsadzić do dropera z 10 bloków i pojedynczo sobie klikać. Dobra. Musisz za każdym razem klikać. A odłożyliście tego czerwonego już tu? Okej. Tak, odłożyłem. Okej, no to zaczniemy od 10 i klikamy. Jest na start czerwony, czyli rzadki. Bo tak jak mówiłem, mamy pospolity, rzadki, mityczny oraz legendarny. No i polujemy na te czarne, prawda? O nie, jest pospolity. Wszystkie będę otwierał na koniec, ale na początek musimy sobie zobaczyć jak to... Jest legendarny! Za czwartym razem! O, legenda! Pokczam. To jest żółty, nie? Nie, to jest nie, czarny. Najlepszy. To jest najlepszy o, czarny. Kurde. O, teraz żółty dostałem, czyli ten mityczny. Ej, ale super, za czwartym razem dostałem legendarny, a za piątym mityczny. Dobra, mamy biały. Oj, postawiłem tam pochodnie niechcący, znowu biały. Dobra, rozwalmy tą pochodnię. Ja muszę iść diaksy teraz kopać, bo się spłukałem. No ja też, ja to zostanę, 13 diaksów mi zostanie po tym jak to wykorzystam. Mi 20 zostało. Dużo białych teraz zostaje, mam dwa czerwone, jeden czarny, jeden żółty. Znowu biały, o nie, tu chyba jest trochę skamerstwo na tym. Jaki skam? Tutaj jest, proszę bardzo, nie ma tego. Komisja dobra. Do spraw gier hazardowych pilnuje. A mogę wszystkie 40 na raz dać i sobie klikać? Możesz klikać. Możesz. Dobra. Magajster na tym zarobi, w sumie Zaha też, bo to jest wasze wspólne, prawda? My na tym zarabiamy bardzo niewiele. Ledwo na czystą wychodzimy. Dokładnie. Zobacz. A to super, że w ogóle taka maszyna powstała, bo... Prawie na Golasa chodzi. Superman! Dobra, będzie czerwony, jak będzie coś ciekawszego, to się zatrzymamy. Ale jest ten czarny, mam nadzieję, że coś fajnego w tym czarnym będzie, bo jeszcze czarnego nie miałem, a raz to chyba grałem za 10 tych bloków, coś takiego? Powiem ci tylko tyle, że nadzieja matką głupich. Przestań. Ale czarnego proszę otworzyć tutaj na spawnie. Dobra. Czekam na reakcję. O nie, ty... Jeszcze musisz oddać za wynagrodzenie. Dobrze. Ile jest czarnych w ogóle, wiecie może? No właśnie, chciałem się zapytać. Wszystkie są czarne, ale mam białe. Dobra, mam kolejny złoty, no to spoko. Bo on jest mityczny, czyli coś fajnego może wypaść, ale ten legendarny to... Słyszałem, że ktoś beacon zlutował tutaj. Prawda to jest? Graf. O kurczę, przyda mi się taki bikonik. Ty dostaniesz stack chleba i co? O, to też super. Legendarny stack chleba. Przy cenach, wiesz, rynkowych to Jasiu... O, jest złoty kolejny. Trzeci złoty już mam. Dobra, czerwony. MacGyster tak stoi za mną, się boję troszeczkę.
Nie, bo tak cały czas się zastanawiam, czy ty masz skin kominiarza, czy bandyty. To jest kruk. Czyli bandyta. Czyli bandyta. To jest kruk, tak na moim kanale. O, jest drugi czarny, ale pokczamp. Naprawdę mam dwa czarne. Oj, biedny Jawor. 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 Nie dość, że mi dzisiaj w klatce zamknęli. To jeszcze coś takiego. Czerwony i zostały mi jeszcze trzy miejsca, więc będę musiał je sobie odłożyć tam na ten i czarne przywiozę tutaj. A biały. Masz jeszcze miejsce w ekwipunku? Mam jeszcze dwa, no. Co jest? Pamiętaj, kupić możesz, ale nie musisz tego zbierać, jak nie masz miejsca. Ja przyjdę, patrz, ale ja pozbieram, pomogę ci, dobra, przyjacielu? Spokojnie, ja sobie dam radę. Aha, teraz dwa na raz mi wypadły, chyba że jakiś lag był. Dobra, nie mam miejsca, to ja idę sobie odłożyć chłopaki i zaraz wrócę, dobra? No dobra, to odłóż pospolite, ale... Nie! Ło! To... O! Ale to był... Ale to był misklik. Dobra, jestem. Oj, żeby Mandzio wiedział, co zostało w puli. Odłożę sobie te białe i czerwone i resztę otworzymy na spawnie, te najlepsze. Dobra. Nie zmienia faktu, że jesteśmy biedni. Spokojnie. 50 bloków diaksu wam zostawię, więc może będziecie bogaci, ale na razie mam dwa czarne, więc może mi się zwróci jakoś. Okej, ile tam jest tego? 18 jeszcze, więc spoko. Oj, biały. Zabraliście coś? Bo nie widziałem. Nie. Paniaczku? No powiedz szczerze, zabraliście czy nie? Nie. Dobrze, tobie ufam. Dobra, same białe, trzy z rzędu białe. 450 diaksów wam tutaj zostawiam. To jest naprawdę dużo. O, jest żółty kolejny. Oj, bardzo niewiele. Kolejny żółty, witam Mandzia. Czekaj Mandzio, bo tutaj jest kupowane. Kolejny biały. Dobra, czarny będzie. Nie, biały, Boże, źle naciskałeś! Ale przypał. Dobra, Dawaj, co jest w czarnych, ja chcę wiedzieć. No ale nie jesteś ciekawy, co jest w czarnych na koniec odcinka, czy teraz już chcesz wiedzieć? Okej, kochani widzowie, lecimy otworzyć resztę, ale zrobiliśmy trochę pomieszanie w odcinku, bo chłopaki nie chcieli czekać, dlatego to, co wylutowałem z żółtych i z czarnych, niestety wam teraz tego nie pokażę, dlatego Bitek robi teraz magiczne cięcie i będziemy zaraz otwierać wszystkie inne boksy. I potem dolecimy do tamtych. Okej, kochani, ja już sobie polutowałem. Mamy dosłownie 5 złotych. 2 czarne. Zobaczymy, co z nich wypadnie, ale najpierw musimy niestety przewądrować ten odcinek, gdzie będziemy szybko otwierać białe i czerwone. Więc, zmora stawono... Dobra, szmaragdy, perły, no takie trochę dziadostwo. Buraki. Kiedyś były zakazane na tym. No, tu też takie średnie. To jest spoko, bo to jest fajny ten powolno padanie 1, no słabo, trochę powiem szczerze syf, ciasto i jaka? Mroźny piechur, o to spoko nawet, snopsiana ostrość, buraki znowu, szmaragdy, buraki, tutaj jakieś dziadostwo, no te, powiem szczerze, że, o naprawa, to jest chyba hit, bo dostałem mending z tego, to jest niemożliwe. Chłopaki, czy jest możliwe dostać mending z białego? Może tak, może nie, musisz grać i sam się przekonać. Dziękuję wam bardzo, bo dostałem właśnie, dziękuję serdecznie, idę dalej otwierać. Dobra, czyli mamy mending z białego, dlatego mam nadzieję, że to nie będzie tak do końca... Czekajcie, ja sobie będę rzucał te itemy, które mi są niepotrzebne. To jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, diamentowy zostawię sobie na razie, to jest niepotrzebne. Podejrzana potrawka, nie wiem co ona robi w ogóle, totalnie się nie znam, więc dajcie znać w komentarzach, co robi podejrzana potrawka. I... Dalej, buraki. A, to takie... Takie trochę tutaj lipa. Mam nadzieję, że drugi mending złapiemy. To jest niepotrzebne, niepotrzebne. Dobra, szmaragdy mi się przydadzą. Ale no tak jak wiecie, powiem wam szczerze, że jak to nagrywamy w taki dziwny sposób... Spoko, siekierka. W sensie, no spoko, no słaba, ale... Ej, ja potrzebuję skrzynek. Boże, ja potrzebuję skrzynek. Powiem wam szczerze, że jak to nagrywamy w taki sposób, gdzie ja już wiem, co jest z czarnych i ze złotych, to naprawdę opłaca wam się czekać do końca odcinka, zaufajcie mi, bo to jest to, co się stało, to jest dosłownie hit. Okej, dalej. To otwieraliśmy. Tego nie otwieraliśmy. Słabo. Morska latarnia przyda się chociaż... O, mikstura słabości przyda się na wieśniaków. Fajerwerek czas lotu 3 to też spoko. Dalej, tu mamy kolejne.
słabo. Szczęście jeden, słabo niestety, ale no niech będzie. Jezu, myślę, że tam się coś pali. Buraki, wydajność, słabo. Mroźny piechur, spoko, może być. Chociaż to jest mroźny piechur 1, nie wiem jak on działa w porównaniu z dwójką, z tego co wiem, że to jest dwójka. Ale no zobaczymy. Wydajność 2, niezniszczalność. Szmaragd, latarenka, zaklęty ogień. Trochę to nudne, aczkolwiek... będę sobie stakował, siodła nie potrzebuję. Będę sobie stakował, co mogę zestakować, a resztę będę wyrzucał, to co jest useless. Łopatę zostawię sobie, bo to pójdzie... Uuu! Patrzcie, jaki mocny hełm. Na w ogóle hełm koloru... koloru, w sensie hełm... Boże, jestem tak podekscytowany tym openingiem, że się jąkam już, przepraszam serdecznie, ale naprawdę to, co się stało, to był pokchamp. Dobra, totalnie, idę to zastawić, ale będzie zostawiania dużo. Bitek, przepraszam cię, że tak pomieszałem. Ja mogę wam już teraz powiedzieć, w tej części odcinka, że wydałem 450 diaksów, ale mega, ale to mega zarobiłem. Aż dziwne dla mnie, że naprawdę. Dlatego wytrzymajcie do końca odcinka, ponieważ jeszcze porównaję... Dobra, tu jest jaki miecz? Szerokie ostrze 2. Spoko, ochrona 1. Dlatego wytrzymajcie do końca odcinka, ponieważ naprawdę... Naprawa druga, zobaczcie! Kolejna naprawa i tu są głębinowy wędrowiec. Tu co mamy? Diamentowe powolno padanie. Te naprawy trafią do mnie do sklepu. Jeżeli chcecie odcinek ze sklepu, ponieważ już jest naprawdę... Przecież jest 4, nie wiem do czego to jest, ale chyba okej. Jeżeli chcecie odcinek ze sklepu, to kompas, przyda się. To dajcie znać w komentarzach, ponieważ mam mega pomysł na odcinek. Mroźny piechur kolejny. Tu nic. Złota marchewka. Wydajność pod wodą naprawa? W ogóle hełm z naprawą? Pokchamp. Totalny. Dobra, czerwone. Nieskończoność, wydajność pod wodą, dwa super enchanty i jaki kill-off? Wydajność 2, szczęście może być. Dalej, blok szmaragdów, niezniszczalność 9 marchewek. Niezniszczalność 3. Ślący arbuz, złoty miecz, blok szmaragdów i jaki to był kill-off? Wydajność 2, słabo. Mamy name tag, ochrona, wydajność 3. Szczęście 2, niezniszczalność, spoko, blok szmaragdów. Dalej, blok szmaragdów, ochrona 2. Oddech smoka, o, to może się przydać. Nie wiem do czego to jest, ale może się przydać. Dalej mamy wydajność 3, szczęście 1, niezniszczalność, spoko, ochrona 3, spoko, ochrona 1 chyba tam była. Naprawa, kolejny mending mamy. Mikstura odporności, ochrona 3, odrzut, coś tam jeszcze było. Ostrość 5, super. Wydajność pod wodą 2 i coś tam jeszcze było, 2, nie wydajność pod wodą. Niezniszczalność 3, jakiś mieczyk słaby. Niezniszczalność 3, znacznik 3, mikstura leczenia, blok szmaragdu, ochrona i to musimy znowu odstawić, masakra. Potem to będę musiał segregować i tak, bo zostało tego, o Jezus, dużo, bardzo dużo. Dobra, tu mamy ochrona i ochrona przed wybuchem, no takie słabe te rzeczy, ale... Mamy, okej, okay, dalej. Nie wiem co to za książka była, głębinowy wędrowiec. Dalej mamy kolejny mending, ale super, powiem wam szczerze. Wydajność, blok szmaragdów, mikstura leczenia. Dalej mamy, co to jest? Koralowiec mózgowaty. Nie wiem, może się to do czegoś przyda. Wydajność 3, blok szmaragdu. To co możemy to weźmy. Blok szmaragdu, jedwabny dotyk, może być. Ognioodporność. Koralowiec, niezniszczalność 3, super. Ochrona 3, zaklęty ogień. I co mamy? Szczęście 2. No, mogło być z tych czerwonych troszeczkę lepiej, aczkolwiek jest tyle napraw, tyle mamy mendingu, że łohohohohoho. I jeszcze więcej. I my lecimy do złotych i do czarnych, nie czerwonych, przepraszam. Okej, okay, teraz widzieliście, jak otwierałem wszystkie inne boksy. Co prawda jest to tak zmontowane, że to było na końcu, ale jeszcze mam te boksy, tylko że na końcu otwieram złote oraz czarne. Czyli mamy 4 złote, 2 czarne, zobaczymy co z tego będzie. I mam nadzieję, że to wyjdzie naprawdę mi na plus. 450 jaksów plus jestem na razie. Dobra, jestem, możemy otwierać. Zacznijmy od złotego, dobra? Chcesz, Jawor, wiedzieć? Podbijasz tutaj, czy mówić ci? Nie, no ja kopię diaksy, ale możesz mówić. Kopię diaksy, bo już nie mam. No, dobra, no, pierwszy złoty idzie. Pierwszy złoty. Mam tak, powolne opadanie 4, ochrona 3, niezniszczalność, blok diamentów, płyn Lugola, szczęście 3. O, super, to mi się przyda na ten, na kill-off, żeby mieć do końca już najlepszy kill-off. I złoty miecz, tak, nie wiem czemu ten złoty miecz to był. Drugi. Ochrona 3, ciernie 2, niezniszczalność na zbroi. Płyn Lugola, super. Kolejny blok diaksów. Naprawa, super. To mi się podoba. Czyli się opłacały te złote.
Dalej mamy blok diaksów, płyn Lugola, ochrona 2 ciernie, powolno padanie 3, ochrona 2 i niezniszczalność 3 na butach i niezniszczalność 3 w książce i ostatni złoty mam, chłopaki. Więc otwieramy. 36 złotych marchewek. Do czego są złote marchewki w ogóle? Do jedzenia. Płyn Lugola, stak prochu, 5 kawałków lśniącego arbuza, mikstura ognioodporności, super, to jest ta na 8 minut. Wydajność 5, szczęście 3, naprawienie zniszczalność 3, czyli idealny kilo dostałem, tak? Czekaj. Zostawiam, dobra, zostawiłem. No... Ale to czarny otwierasz teraz? Jaki, bo się trochę nie, to był złoty, tak. To jest idealny kilo. Okay. Czyli nie muszę tego już robić. Super, ej, to mi się opłacało mega. Teraz dwa czarne. I to jest moment, na który czekaliśmy wszyscy. Na pewno Zacha czekał, bo nie wiedział, co nam wsadzał. Więc otwieramy czarne. Oj, nie, tutaj, dobra. Pierwszy czarny. Beacon! Dobrze, to jest piękne. 3 bloki diaksów. To mi się już podoba. Zaklęty ogień 2, naprawa ostrość 5, szerokie ostrze 3, niezniszczalność 3, czyli bardzo dobry miecz. Lepszy od mojego. Tak, dużo lepszy. A nie, nie... Chcesz mi powiedzieć, że dostałeś beacon? Tak, beacon, beacon mi poleciał z tego czarnego. Naprawdę. Jeszcze na odcinku. Kolejny prawie idealny, nie prawie idealny, bo jest jedwabny dotyk i wydajność 4, czyli dobry kilof, ale nie prawie, nie idealny. Głębinowy wędrowiec 2, powolne dopadanie 4, naprawa, ochrona, niezniszczalność 3, czyli jedne z lepszych butów chyba, bo nie mam takich. Nie miałem nigdy jeszcze, jak grałem na Maxakrze. Spodnie, ochrona 4, niezniszczalność 3, naprawa, ale pochczam totalny. Hełm, ja wydajność pod wodą. Już zabierze i zakrętnie się od tyłu. Naprawa, ochrona 4, oddychanie 3, niezniszczalność 3. Jezu, ale pochczam. Mikstura ognioodporności druga. Właśnie dwie. I płyn Lugola. Siema, siema, właśnie unboxing leci legendarny. Ej, poleciał mi beacon z legendarnego, czaisz to? Ale co tu się dzieje w ogóle? Wydałem 450 diaksów na opening skrzynek. W ogóle, panie magister, znalazłem pana Kilow, boży, który się zawieruszył jeszcze. Proszę bardzo, oto on. Tutaj, proszę, o. On był dotykany. Dopiero mi widzowie na odcinku napisali, że tam nie oddałem ci, bo pisałeś mi na priv. No i w sumie znalazłem sobie w skrzyneczce. Dobra, to tu jest... Wziąłem sobie jeden ten, bo nie mam miejsca, okej? Okay? Ostatnią legendę, otwieraj ostatnią legendę i zaraz jeszcze im wytłumaczę. Dobra, otwieramy ostatni legendarny i mam nadzieję, że będzie drugi beacon, bo jak będzie drugi beacon, to będzie pochczam totalny. I co? O nie, nie ma, jest, ale tak, 3 czaszki Widera. O Jezus, o nie, mamy drugi beacon, 3 bloki diamentów. Pamiętaj, że jesteśmy przyjaciółmi. Ja pamiętam, czaszki, jak zawsze. Czaszki nie znaczą. Diamentowa zbroja końska, płyn Lugola, dwie ognieodporności mikstury w sensie, wydajność pod wodą, naprawa, ochrona 4, oddychanie 3, niezniszczalność na hełmie, naprawa, ochrona 4, ciernie 3, niezniszczalność na zbroi, czyli chyba jedna z lepszych zbroi albo idealna, nie wiem, nie znam się do końca. Wydajność 4, szczęście 3, naprawa, niezniszczalność 3, czyli prawie dobry, prawie idealny kilo bez wydajności, oczywiście 5, ale jest super. I powolne opadanie 3, ochrona 2. Czyli muszę przyznać, chłopaki, że bardzo ci dziękuję. Bardzo stary, ci dziękuję. Ja wydałem 100 diamentów ponad, 130 jakoś i nie mam nic. Proszę, ciekawego. Zacha, to dla ciebie na opening. Ale to tego, na czym to polega? Dobrze, Yoshi, ja ci zademonstruję, jak to... O, to otwórz to akurat te dwie. Bloki diamentów, to sobie możesz jeszcze kilka otworzyć. No mam jeszcze 8 bloków, ale nie wiem, czy tego nie zostawić. Dobra, Yoshi, patrz. Oj, kubicie zwykłe. Lootboxy. Tak. Wkładasz do dropera, który jest tutaj, dowolną ilość żetonów. Tutaj żetonem jest jeden blok diamentów, za jeden blok diamentów kupisz losowy lootbox. O, panie, mamy, nie stać. Mamy 4 rodzaje lootboxów, zobacz, tutaj są. Są no. Pospolite, rzadkie, no. Mityczne i legendarne. Okej. Okay. No i ogólnie jest tak, pierwszy krok, wrzucasz do środka blok diamentów. No. Klikasz guzikiem, czekasz, aż maszyna już nie będzie grać. Gdy przestanie, możesz ponownie klikać i kupić kolejne. Pusty shulker oddaje się tutaj. Zamknięty trapdoor to znaczy, że nie ma już w puli. Proszę bardzo, zasponsoruję ci. Tu jest już blok diamentów wrzucony. Do środka. O, dziękuję. Nacisnij przycisk na środku. Czekaj, przycisk na środku, dobra, wciskam. I tu w skrzynce będziesz miał. I tu w skrzynce będziesz miał drop. O tu, w tej. Czekaj. Od boku musisz. Aha, tu się dostać. A, dobra, od boku, no. Okej. Okay. O, no i mam. Pospolity lootbox. O, to dobrze, dobrze. Super, dobrze, ty. Dobrze. Dawaj, otwieraj go. Nieźle. Otwieraj go, no. Ty, może beacon będzie. Dobra, uwaga.
Uwaga, stawiamy w takim razie kloca. Dobra, kloc postawiony, uwaga. No powiem wam, że koks lód. Super, ale to masz, wiesz, zasponsorowane. Ej, dobra, ja ci sponsoruję drugiego, dobra? Mogę? Kurde, dobra, Paczol, dzięki. Ja ci sponsoruję drugiego, naciśnij sobie, będziesz miał szczęście teraz. Ale wy kochani jesteście. Ej, panowie, ale ja wam tylko chcę powiedzieć, że moja chata już nie stoi, więc no nie... Tu już ci naciskaj sobie, bo ty będziesz miał szczęście, jak naciśniesz. Dobrze, okej, to naciskam w takim razie, cyk. O, i teraz skrzynka. Dobra, skrzyneczka Boża, no i pospolity znowu. Kurcze. No tak, nie lubi mnie ta maszyna losująca chyba, ale dobra, uwaga, stawiamy kloca. No powiem wam, że... Zupka jest podejrzana. Ej, dobra, teraz ja kliknę, bo ja mam takie szczęście, że dzisiaj dwa bikony sobie wylutowałem. Właśnie jednego, ale Wildera też wylutowałem, więc pokczamp. Ta zupka to nie jest jakaś dobra, chyba. O nie, też biały. Panowie, ale mam ciastka przynajmniej. Podzielmy dobra, się tymi ciastkami. Dawaj Yoshi, ostatniego. Ja dobra, ale czekaj, dzięki przyjacielu, ale czekaj, bo ja ciastka... Nie będę ja ciastek z ziemi. To czekaj, stój. Ja ci rzucę, o, proszę bardzo. Nie upadły. O, widzisz, złapały. Nie upadły. Dobra, wciskam w takim razie. Ja jestem starym będzie. CS-owcem, ja nie mam farta w swoim wspaniałym życiu. Czekaj, no. Biały? Seriously? No biały znowu. Okej, jak widzieliście, co zlutowaliśmy, kochani widzowie, to... O, wyrzuciłem swój miecz. Nie wiem, czy to jest mój nowy, najlepszy miecz. Tak, to jest mój nowy, najlepszy miecz. Zobaczcie, mamy 3 czaszki widerowego szkieleta, mamy nowy beacon, już drugi dla mnie, ponieważ tu mam jeden, jak widzicie. Sam beacon ile? Nitashi chyba po 650 jaksów sprzedawał, więc wydaje mi się, że mega cenny. Diamentowa zbroja końska, chyba nie da się jej skraftować. Dużo bloków szmaragdu, diamentów zostało mi niestety 13, ale to za ile sprzedam te naprawy i to wszystko, naprawdę mega się cieszę. Jeszcze płyny Lugola, o, pokcam totalny. Więc kochani widzowie, zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa.